Dzień Boże, coś Wam powiem. Czy da się spokojnie spać w łodzi w czasie burzy, gdy fale uderzają o burtę? Coś nie gra w tym opisie. Może ta burza to tylko wyobraźni uczniów, którzy przestraszyli się. Zresztą pewnie jako rybacy nie jeden raz byli w czasie burzy na jeziorze. Tylko tym razem powodem strachu było coś innego. Mówi się przecież, że strach ma wielkie oczy. Wyolbrzymia pewne rzeczy, by wydawało się nam, że ich nie pokonamy. Jakby miały nas przygnieść, zniszczyć. Ta rzeczywistość staje się nie do zniesienia. Czyż to nie chodzi o wewnętrzne niepokoje? Święty Ignacy Loyola tak to opisuje. Ciemność w duszy, zakłócenie w niej, poruszenie do rzeczy niskich i ziemskich, niepokój z powodu różnych miotań się i pokus skłaniający do nieufności, bez nadziei, bez miłości. Dusza stwierdza wtedy, że jest całkiem leniwa, letnia, smutna, jakby odłączona od swego Stwórcy i Pana. Dusza odłączona od Pana, jakby Go nie było, a przecież jest obok, w tym samym miejscu, przy nas. Kiedy Jezus budzi się, pyta uczniów, czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Bojaźń i mała wiara sprawiają, że nie myślimy racjonalnie, panikujemy, nie widzimy dobrych rozwiązań, przez co w popłochu popełniamy błędy. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest wołanie do Boga, Panie, ratuj, giniemy. Pan rzekł słowo i nastała cisza. Zapanował porządek. Tak jak przy stworzeniu, gdy wpierw był chaos, a Bóg rzekł słowo i stało się wtedy wszystko uporządkowane. Słowa Jezusa skierowane są przede wszystkim do zastraszonych serc Jego uczniów. Uspokoili się, ale i wpadli w podziw tego, który dokonał czegoś niewyobrażalnego. Gdy spotykają nas sytuacje, że grunt pod nogami nam się zapada, nie zapominajmy, że naszym Zbawicielem jest sam Bóg, który stał się człowiekiem i przychodzi do nas przez wiarę. Nauczanie papieża Benedykta mówi, że Jezus nie pragnie, byśmy byli osobami biernymi. Chce od nas aktywności, odpowiedzialności, ale jednocześnie pełni nadziei. Niekiedy doświadczamy tego, że Bóg zachowuje się tak, jakby spał, ale Jego sen jest potężniejszy niż wszystkie zło. Kiedy przebudzi się, to, co złe, musi zniknąć. Tak często modlimy się, tak często wzywamy Boga na pomoc, ale brak jest odzewu i przez to popadamy w zniechęcenie. Jezus wykorzystuje takie chwile, by przypominać nam, kim jest i ukazać się swoje bóstwo. Jednocześnie chce zburzyć pewne schematy. Nie jest tylko śpiącym nauczycielem, beztroskim i obojętnym, bo przebywając cały czas ze swoimi uczniami, oczekuje ufności. Trudno jest nam wierzyć, by każdy gest, słowo, zdarzenie przypominały nam o tym, który nawet śpiąc nie przestaje o nas zabiegać. Często wychodzimy z założenia, że sami potrafimy kierować swoimi sprawami, swoim życiem. Przecież niejedną burzę w życiu przeszliśmy, ale nie zawsze dajemy radę. Bywa, że z każdym naszym działaniem jest coraz gorzej, a On jest na wyciągnięcie ręki. I tam, gdzie potrzeba boskiej interwencji, walczymy na ludzki sposób. Tu trzeba wzywać Boga na pomoc i wierzyć mocno, że On jest drogą do rozwiązania problemów. Tylko On może wyciszyć nasze burze. Więc możemy wołać słowami, Panie, przymnóż nam wiary. Z Panem Bogiem.